Good evening. Dobry wieczór. I'm so thankful to be here with you tonight. Jestem tak wdzięczny, że mam taką okazję być z wami dzisiejszego wieczoru. And officially this would be my first time preaching in Poland. To tak oficjalnie to jest moje pierwszy raz, kiedy mogę przemawiać tutaj do was w Polsce. I was here briefly once before where I just came across the border. Kiedyś byłem na chwilkę tylko w Polsce, kiedy przekraczaliśmy granicę. But this is the first time I've been able to come and open the word of God. I'm very glad my wife Karen is here with me as well. Ale to jest pierwszy raz, kiedy mogę tu być i otworzyć słowo Boże z wami. Jestem tak bardzo szczęśliwy, że moja małżonka Karen jest tutaj z nami. And I'm trying to learn a few words of Polish, but you're going to have to be very patient with me. Staram się nauczyć kilku słów w języku polskim, ale musicie być, no, darzyć mnie dozą cierpliwości, podczas się uczę. We send you greetings from the Amazing Facts Ministry in California. Macie życzenia od pozdrowienia od Amazing Facts w Kalifornii. We have been around for about 57 years now. Teraz przez 57 lat działamy. And we're working in countries all over the world to share the gospel truth from the Bible. I działamy na całym świecie, w wielu państwach, dzieląc się Ewangelią. And we do everything we can. Robimy wszystko, co tylko możliwe. Using radio and television. Używamy radia, używamy telewizji. Printing and the internet. Drukowanego słowa, internetu. And we also train people in mission work. Jak również uczymy ludzi, jak wykonywać pracę misyjną. So for those of you who are here, we'll be visiting you in the booths following the programs each evening. Więc ci, którzy z was tutaj są, będziemy później przejdziemy tam, gdzie są stoiska i tamte stoiska chcemy odwiedzić. Tonight in our presentation we're going to be talking about the second coming of Jesus. Dzisiaj będziemy mówić na temat drugiego powtórnego przyjścia Jezusa. And if you have a Bible, you may want to turn with me, thank you, to the book of Matthew chapter 24. Jeżeli macie ze sobą Biblię, to chciałbym, żebyście otworzyli ją teraz na Ewangelii Mateusza, rozdział 24. Now there's a lot of scriptures I'll be sharing tonight. Będę dzielił się z wami wieloma wersetami z Pisma Świętego dzisiaj. Most of them will be on the screen. Większość z nich pojawi się na ekranie. But I want to read this passage with you. Ale ten jeden chcę szczególnie z wami przeczytać. This is where the disciples specifically talked to Jesus about the second coming. To tutaj apostołowie pytają Jezusa szczegółowo o powtórne przyjście. They come to Jesus and they're showing him the beautiful buildings of the Jewish temple. Przychodzą do Jezusa i pokazują mu piękne budynki świątyni. And in Matthew 24 verse 2, w Ewangelii Mateusza 24 rozdział, werset 2. Jesus shakes his head and he says to them, Jezus potrząsa głową i mówi im tak. Do you not see all of these things? Widzicie to wszystko? Assuredly, I say to you, there will not be left one stone upon another that will not be thrown down. Zapewniam was, nie zostanie tu kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. Now the temple was the national treasure for the Jewish people. Świątynia to był narodowy skarb narodu żydowskiego. And there's some huge stones in the foundation of the temple. W fundamentach świątyni były potężne głazy. Karen and I were in Israel about 3 years ago. Karen i ja byliśmy w Izraelu jakieś 3 lata temu. And they took us down below the temple and they showed us one of the stones. Zabrano nas pod świątynię i pokazano nam jeden z tych głazów. There is still one stone there. Tam wciąż jest jeden kamień, głaz. That weighs more than a 747 airplane, który waży więcej niż Boeing 747 Jumbo Jet. And they don't know how they cut and moved this stone. I nikt nie wie do dzisiaj, jak oni pocięli i przesunęli ten kamień na swoje miejsce. And Jesus told them there will not be left one stone upon another that will not be thrown down. A Jezus mówi, ani jeden kamień nie zostanie na swoim miejscu. Well, the disciples believed this would be the end of the world. Dla apostołów to było jednoznaczne, to koniec świata. And they asked Jesus 3 questions. Zapytali Jezusa, zadali Jezusowi 3 pytania. They said, when will these things be? Kiedy to się stanie? What will be the sign of your coming and the end of the world? Jakie będą znaki twojego powrotu i końca świata?
So they asked about the destruction of Jerusalem. Więc zadali pytanie o zniszczenie Jeruzalem. What would be the signs of his return? Jakie będą znaki powrotu? And the end of the world. I końca świata. So they came to Jesus, he answers them privately in verse 4. Więc w wersecie 4 Pan Jezus rozmawia z nimi prywatnie. The first thing Jesus said. Pierwsze co Jezus powiedział to: Take heed that nobody deceives you. Uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd, nie zwiódł. For many will come in my name saying I am Christ. Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc Chrystus to ja. And they will deceive many. I zwiodą wielu. You know, when Jesus came the first time. Wiecie, kiedy Jezus przyszedł po raz pierwszy. The religious leaders were not prepared. Liderzy narodu żydowskiego. They did not understand the prophecies. Nie znali proroctw. So his own people did not accept him when he came the first time. Więc jego własny lud nie uznał go, kiedy przyszedł po raz pierwszy. I think most Christians do not understand the prophecies about the second coming. I tak dzisiaj wielu chrześcijan nie rozumie proroctw dotyczących powtórnego przyjścia. And many are going to be deceived. I wielu będzie zwiedzonych. And then Jesus said verse 6. Pan Jezus powiedział w wersecie 6. You will hear of wars and rumors of wars. Będziecie słyszeć o wojnach i o wieściach wojennych. See that you are not troubled. Nie dajcie się przestraszyć. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Te rzeczy muszą się wydarzyć, lecz to jeszcze nie koniec. For nation will rise against nation. Ponieważ naród powstanie przeciwko narodowi. And kingdom against kingdom. I królestwo przeciwko królestwu. And it says there'll be famines and pestilence and earthquakes in various places. I napisane jest również, że będą głody, trzęsienia ziemi w wielu miejscach. All of these are the beginning of sorrows or birth pains. Ale to wszystko dopiero początek problemów bądź bólów porodowych. So then they will deliver you up to tribulation. Wtedy zaczną was dręczyć. And you will be hated of all nations for my name's sake. Wszystkie narody was znienawidzą ze względu na imię moje. And many will be offended and hate one another. Wówczas wielu zrazi się i będą na siebie nawzajem donosić. Notice the word many. Zwróćcie uwagę, wielu. And many false prophets will rise. I wielu fałszywych proroków powstanie. And deceive many. I wielu zwiodą. And because lawlessness will abound, z powodu szerzącego się bezprawia, the love of many will grow cold. Miłość wielu oziębnie. But he that endures to the end will be saved. Ale ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. And then verse 14. Werset 14. This gospel of the kingdom will be preached in all the world for a witness. And then the end will come. Dobra nowina o królestwie zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. So Jesus gave us some of the signs and we're going to look at them now. Więc Jezus dał nam kilka znaków i my przyjrzymy się teraz bliżej tym znakom. Our presentation tonight is going to talk about how and when Jesus will come. Więc nasza prezentacja dzisiaj będzie dotyczyła tego, w jaki sposób i kiedy Jezus przyjdzie. The coronation of the king. Jest również taki tytuł nosi, koronacja króla. There's a story in the Bible, in the Old Testament. W Starym Testamencie, w Biblii jest taka historia. And the Old Testament stories are often the key to unlock Bible prophecy. Wiecie, historie starotestamentowe z reguły są takim kluczem, który otwiera proroctwa biblijne. There are 404 verses in the book of Revelation. Są 404 wersety w Księdze Objawienia. 278 of those verses can also be found in the Old Testament. Z tego 278 można znaleźć również w Starym Testamencie. So the Old Testament stories help us unlock revelation. Więc to, co jest napisane, te historie ze Starego Testamentu, pozwalają nam otworzyć objawienie. In the book of 2 Kings, chapter 11, więc w Drugiej Królewskiej, w rozdziale 11, it tells a story about a wicked queen named Athaliah. Jest historia takiej bardzo złej królowej, która nazywała się Atalia. When her son died, kiedy jej syn zmarł,
She did not want her grandsons to be the king. Ona nie chciała, aby jej wnuki został królem. She wanted to be queen. Ona chciała być królową. So she had all of her grandchildren killed. Więc zabiła wszystkie swoje wnuki. Except one of them escaped. Jednak jednemu udało się uciec. His nurse, he was a one-year-old baby. On miał rok, miał tylko rok. His nurse took him and hid him in the temple of the Lord for 6 years. Jego opiekunka zabrała go i przez 6 lat ukrywała w świątyni. His name was Joash. To był Joash. So this wicked queen Athaliah ruled over the land for 6 years. Więc Atalaja przez 6 lat, ta zła królowa, panowała nad całym narodem. She had tried to destroy the royal seed of the Messiah. Próbowała zniszczyć tą linię Mesjasza, królewską linię Mesjasza. There are 3 times in the Bible. 3 razy w Biblii. When the devil tried to destroy the royal seed that Jesus would come through. Szatan próbuje zniszczyć linię, królewską linię, z której Pan Jezus miał przyjść. When Moses was a baby, kiedy Mojżesz był dzieckiem, the Pharaoh of Egypt tried to kill all the Jewish baby boys. Faraon, król Egiptu, próbował zabić wszystkich chłopców. And then here, Athaliah tried to kill the descendants of King David. I oto Atalia tutaj próbuje zabić, zniszczyć potomstwo króla Dawida. Because the Bible said the Messiah would come from the line of David. Ponieważ Biblia mówi, że Mesjasz nadejdzie właśnie z linii Dawida. And then when Jesus was a baby, King Herod killed all the baby boys in Bethlehem. Więc kiedy Pan Jezus był dzieckiem, to król Herod, pamiętacie tę historię, chciał zabić wszystkich chłopców. But in all these cases, there was a special baby boy that survived. Ale w każdym z tych przypadków był szczególny chłopiec, mały chłopiec, dziecko, który przetrwał. So for 6 years Athaliah reigned over the land. Więc przez 6 lat Atalia rządzi narodem. And then at the end of 6 years they brought Joash out of the temple. Więc po 6 latach zabierają Joasza, wyprowadzają go ze świątyni. They blew the trumpets. Dmą w trąby. They said the son of David is alive. Mówią, oto syn Dawida żyje. They killed the wicked queen. Zabili złą królową. And all the people rejoiced because now they had their new king. I wszyscy ludzie cieszą się, bo oto nowy król. You see a pattern like this all through the Bible. I widzicie taki schemat, który przez całe Pismo Święte przechodzi. So you look in the scriptures and it tells us that there are 3 main periods of time in the history of scripture. Więc kiedy patrzycie na historię w Piśmie Świętym, ona dzieli się na takie 3 okresy historyczne. You have 2000 years from the time of Adam to Abraham. 2000 lat od Adama do Abrahama. Then you have 2000 years from the time of the Jews from Abraham to Jesus. Potem 2000 lat od Abrahama aż do Pana Jezusa. Then you have 2000 years from the time of Jesus to our present day. Potem macie 2000 lat od czasu Pana Jezusa do dnia dzisiejszego. So you got the time of the patriarchs. Więc macie czas patriarchów. The time of Abraham or Israel. Macie czas Abrahama bądź też Izrael. The time of the church or spiritual Israel. I macie również czas kościoła czy też duchowego Izraela. But in all the Bible it seems like there's a pattern of you work 6 days, you rest 1 day. Ale wygląda to w taki sposób, że ten czas jest podzielony na taki okres jak tydzień. Tak, 6 dni pracujesz, 1 dzień odpoczywasz. In 2 Peter chapter 3, w drugim liście Piotra, rozdział 3, it says one day with the Lord is like 1,000 years. Jest powiedziane, jeden dzień u Pana jest jak 1,000 lat. So Bible history has been going on for about 1,000 years now. Więc biblijna historia w tym momencie przez 6,000 years. Więc ta historia, która opisana jest w Biblii, ma mniej więcej 6,000 lat. But it tells us in Revelation, after Jesus comes, we live and reign with him for 1,000 years. Ale w objawieniu czytamy, że po tym, kiedy Pan Jezus przyjdzie, jeszcze przez
1000 lat jesteśmy z Nim i panujemy z Nim. It's like a 1000-year Sabbath with the Lord. To jest taki 1000-letni sabat z Panem. Now, I like to teach the prophecies using a question-answer method. Wiecie, ja lubię uczyć proroctw taką metodą pytań i odpowiedzi. This is for me as much as for you. To jest tak samo dobre. It helps me remember. To jest tak samo dobre dla mnie, jak i dla was. Pomaga mi zapamiętać. So, first question. We're going to find out about Jesus coming and what the prophecies teach. Pierwsze pytanie pomoże nam zapamiętać odnośnie powrotu Pana Jezusa i co mówią o tym proroctwa. Who is the king that will soon emerge from this heavenly temple? Kto jest królem, który wkrótce wyjdzie z niebiańskiej świątyni? You read in Revelation chapter 14 verse 14? W objawieniu 14:14 czytacie. Says I looked and behold a white cloud. Napisane jest oto z widziałem. And one sat on the cloud like the son of man. Biał oto widziałem chmurę i ten, który na niej był, podobny był do Syna Człowieczego. Jesus is soon to come from the temple in heaven. Jezus wkrótce opuści świątynię w niebie. And the trumpets will blow. Zadmą trąby. And the people will rejoice. I ludzie będą się cieszyć. And Revelation says this wicked queen of Babylon will be destroyed. I objawienie mówi ta upadła królowa Babilonu zostanie zniszczona. It's like the story we read in the Old Testament. To tak jak ta historia, którą czytamy w Starym Testamencie. I don't know if you saw this on the news the other few months ago. Nie wiem, czy kilka miesięcy temu śledziliście to w wiadomościach. But a famous actor named William Shatner. Jest pewien słynny aktor, William Shatner. He used to play a captain on television, a space captain. Mm-hmm. On grał w kapitana Kirka w Star Trek. W Star Treku. He got on a billionaire's rocket ship. On wsiadł do statku kosmicznego pewnego miliardera. Yeah, Jeff Bezos. Jeffa Bezosa. And he went up to the edge of space. I on w tym statku udał się aż na granicę kosmosu. And he's 90 years old. I ale on ma 90 lat już. So he actually did make it to the edge of space and he was weightless. I on tam udał się aż, mając tyle lat, udał się aż na granicę tam stanu nieważkości. There are several private billionaires in the world. Jest there are seven. Several. Jeff Bezos, Elon Musk from Tesla. Mm-hmm. Jest kilku miliarderów na świecie. Na Richard przykład Branson from Virgin Air. Jeff Bezos, Elon Musk, Richard Branson, który założył linię lotniczą Virgin. They're building rocket ships. Oni mają plan dla kosmosu. Oni budują statki kosmiczne. You know why? Wiecie po co? They say the world cannot last. We need to find another place in space. Bo wiedzą jedno. Świat nie przetrwa. Musimy znaleźć inne miejsce w kosmosie. Prince William of England said, Książę William z Anglii powiedział tak. The billionaires need to stop shooting rockets into space and fix the problems on Earth. Miliarderzy nie powinni przestać wysyłać statki kosmiczne, a skupić się na problemach, które mamy tu na Ziemi. Wealthy thinking people around the world. Bogaci myślący ludzie na całym obliczu Ziemi. They realize the world the way it is now cannot last. Zdają sobie sprawę z tego, że świat w takim stanie, w jakim jest dzisiaj, nie przetrwa. Everything from nuclear war to the environment, people are concerned. Wszystko, wojna, zagłada nuklearna, zniszczenie środowiska, ludzie zadają pytania, są tym zaniepokojeni. Everyone believes something's gonna happen. Każdy wierzy w to, że coś się stanie. The Bible says, Jesus said, I will come before man destroys himself. Pan Jezus powiedział, ja powrócę, zanim ludzie zdążą się zniszczyć. But many Christians misunderstand how Jesus is going to come. Ale wielu chrześcijan źle rozumie, w jaki sposób Pan Jezus powróci. So we're going to talk about how will Jesus come and how soon will he come. Więc my będziemy mówić o tym, w jaki sposób Jezus powróci i jak szybko powróci. First let's know something about how he's going to come. Najpierw pomówmy o tym, w jaki sposób powróci. Because Jesus said
People are going to be deceived. Ponieważ Pan Jezus powiedział, ludzie będą zwiedzeni. They were not ready when he came the first time. Nie byli gotowi, kiedy przyszedł po raz pierwszy. Because the devil had deceived people. Dlatego, że szatan zwiódł ludzi. So we need to understand this. Więc my musimy również zdawać sobie sprawę, rozumieć to. Now, some Christians believe when Jesus comes again. Niektórym chrześcijanom, niektórzy wierzą, chrześcijanie, w coś takiego, że kiedy Jezus powróci, that secretly Christians will disappear. To wtedy chrześcijanie w tym momencie nagle znikną. It's called the secret rapture. Jest to zwane cudownym pochwyceniem. And they think that you'll be walking down the street and Christians will disappear. Więc wierzą w coś takiego, że idziecie sobie nagle ulicą, a tu nagle chrześcijanie zaczynają znikać. And life will continue on earth for another 7 years. A życie na ziemi trwało będzie jeszcze przez kolejne 7 lat. And there'll be a great tribulation then. Będzie to czas wielkiego ucisku. Other Christians believe there's going to be a great tribulation just before Jesus comes. Inni wierzą, że ten czas wielkiego ucisku będzie przed samym przyjściem Pana Let's Jezusa. Let's find out what the Bible says. Ale wiecie co? Zobaczmy, co mówi na ten temat Pismo Święte. Does the Bible say when Jesus comes, he's coming quietly? Czy Biblia mówi o tym, że kiedy Pan Jezus powraca, to przychodzi tak po cichu? That Christians will just start disappearing? Że chrześcijanie po prostu nagle zaczną znikać? Look at 1 Thessalonians 4:16. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:16. For behold, the Lord himself will descend from heaven with a shout. Sam Pan przyjdzie z okrzykiem z nieba. With the voice of the archangel and the trumpet of God. Z głosem archanioła i z trąbą Bożą. A trumpet is loud, you know. Wiecie, trąba to jest taki głośny instrument. I want you to translate. I was trying to do that. Okay. But you know, I might not do it as well. Tak. Moja trąba. It was the loudest signal they had before electronics. Więc był to najgłośniejszy sygnał, zanim zaczęliśmy stosować elektroniczne różne. This is how they would communicate with armies: a loud trumpet. Więc w taki sposób komunikowały się armie, taka głośna trąba. In Jeremiah 25:30. Więc w księdze Jeremiasza 28:30. The Lord will roar from on high. Napisane jest: Pan zagrzmi z nieba. He will utter his voice from his holy habitation. He will mightily roar and shout. Okrzykiem ze swojego świętego miejsca, w którym mieszka, wyda okrzyk. So all the world will hear when Jesus comes. Więc cały świat usłyszy, Psalm 50, kiedy verse 3. Jezus będzie powracał. Psalm 50, werset 3. Our God shall come and he will not keep silent. Nasz Pan powróci i nie będzie po cichu. See, when Jesus came the first time, widzicie, kiedy Jezus przyszedł po raz pierwszy? He came quietly. On przyszedł tak po cichu. He was born as a baby in the Bethlehem, in the manger. Narodził się w stajence, w Betlejem. But when he comes again, he's going to come loud. Ale kiedy powróci, będzie głośny. The Jewish nation thought he was coming loud the first time. Więc naród żydowski spodziewał się, że po raz pierwszy, kiedy przyjdzie głośno. And now the church is getting it mixed up again. Ale Kościół znowu myli się. He's not coming quietly now, he's coming loud. Bo tym razem nie przyjdzie po cichu, tym razem przyjdzie głośno. But doesn't the Bible say when Jesus comes it will be like a thief? Ale czy Biblia nie mówi coś o tym, że kiedy Pan Jezus powróci, przyjdzie jak złodziej? It does. Tak mówi. Read the whole verse. Przeczytajcie cały werset. In 2 Peter chapter 3 verse 10. 2 Piotr 3:10. It says the day of the Lord will come as a thief in the night. Dzień Pański nadejdzie jak złodziej w nocy. In which the heavens will pass away with a great noise. Niebo przeminie z wielkim trzaskiem. And now when the Lord comes like a thief, what happens? Kiedy Pan przychodzi jak złodziej, to co się dzieje? Great noise. Mamy głośny dźwięk. And the elements will melt with fervent heat. I wszystko zacznie się topić, tak? Mówimy o jakiejś wysokiej temperaturze. And the earth and everything in it will be burned up. Więc ziemia i wszystko na niej zostanie spalone.
So when he comes like a thief, everybody's gonna know. Więc kiedy on przyjdzie jak złodziej, to wszyscy to będą wiedzieć o tym. Now before I was a Christian, zanim byłem chrześcijaninem, I'm sorry to tell you, I was a thief. Muszę wam powiedzieć i jest mi przykro, ale byłem złodziejem. I would break into people's homes and I'd take things. Ja potrafiłem włamywać się do domów ludzi i pewne rzeczy kraść. It was always a surprise when I came. I za każdym razem, kiedy ja przychodziłem do tych domów, to było zaskoczenie. I never sent out a notice in advance saying I'll be breaking into your home in a way. Ja nigdy nie wysyłałem najpierw wiadomości, słuchajcie, no dzisiaj w nocy spodziewajcie się, bo będę się włamywał do waszego domu. But people always knew when I came. Ale ludzie potem wiedzieli, że byłem w ich domu. What other physical evidence will accompany Jesus' return? Jakie inne fizyczne, takie rzeczywiste znaki będą towarzyszyć powtórnemu przyjściu Chrystusa? Bible says when he comes there is a great earthquake in Revelation 16. Biblia mówi, że kiedy przyjdzie, będzie wielkie trzęsienie ziemi. And this is an earthquake unlike any other earthquake. I to jest takie trzęsienie ziemi, jakiego jeszcze nie było. Mountains and islands are swallowed up. Oto góry i wyspy są pochłonięte, znikają. Will the coming of Jesus be visible? Ale czy przyjście Jezusa będzie widzialne? So who will see Jesus when he comes? Więc kto zobaczy Jezusa, kiedy powróci? What does the Bible say? Co mówi o tym Biblia? Then the sign of the this is Matthew 24 verse 30. Werset 24, przepraszam, rozdział 24 Ewangelii Mateusza, 30 werset. Then the sign of the Son of Man will appear in the heaven, then all the tribes of the earth will mourn. And they will see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego, a ludzie wszystkich plemion ziemi będą bić się w pierś, zobaczą bowiem Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. They will see him. Zobaczą go. In Revelation 1 verse 7. Objawienie 1 werset 7. Says, behold, he's coming with the clouds and every eye will see him. Oto przychodzi na chmurach i każde oko go zobaczy. Sometimes people ask me the question. They say, how will everybody see Jesus at the same time on a round world? Ale ludzie zadają mi czasem takie, wiecie, pytanie, jaki sposób, jak to się może stać, że na całym świecie ludzie zobaczą Jezusa? They don't all see him at the same time. To nie znaczy, że wszyscy zobaczą go w tym samym momencie. They see him the same day. Oni zobaczą go tego samego dnia. As he comes and he sweeps around the world, ponieważ on przejdzie dookoła całej ziemi, in that day every eye will see him. I tego dnia każdy człowiek na ziemi zobaczy go. And sometimes people ask me, i czasem ludzie zadają mi pytanie, what will happen to those who are on the International Space Station when Jesus comes? Co się stanie z tymi, którzy są na międzynarodowej stacji kosmicznej, kiedy Pan Jezus powróci? I get a lot of interesting questions. Ja wiecie, ludzie czasem zadają mi bardzo ciekawe pytania. That one right now. Ja nawet nie chcę tego teraz odpowiadać. Who will be with Jesus when he comes? Kto przyjdzie z Chrystusem, kiedy on będzie wracał na ziemię? He's not coming alone. On nie przychodzi sam. You can read in the Bible? Możecie przeczytać w Biblii. It says he's coming in the clouds and every eye will see him and it also all the angels. Now my remote control stopped working. Dawidzie, więc czytacie w Biblii, że każde oko, każdy go zobaczy, kiedy będzie nadchodził. It says the Son of Man will come in his glory with the holy angels. And this how many angels? All the holy angels. Jest napisane w Piśmie Świętym, że kiedy Pan Jezus przyjdzie w chwale, przyjdą z nim aniołowie. Ilu aniołów? Wszyscy aniołowie. There are a lot of angels. Jest naprawdę dużo aniołów. You've got everybody's got a guardian angel. Każdy ma swojego anioła stróża. And there are 8, you know, billion people in the world today. Wiecie, macie 8 miliardów ludzi na świecie dzisiaj. So there are billions of angels. A więc macie też miliardy aniołów. When one angel came to roll away the stone when Jesus rose from the dead. Kiedy jeden anioł przyszedł, aby odsunąć kamień, kiedy Pan Jezus wychodził z grobu. The glory from that one angel. To chwała, która towarzyszyła temu jednemu aniołowi. Terrified the Roman soldiers that were guarding the tomb.
przeraziła tak bardzo tych rzymskich żołnierzy przy grobie, and they fell down like they were dead. Że upadli na ziemię, wyglądało to, jakby byli martwi. If Jesus comes with 8 billion angels, kiedy Pan Jezus przyjdzie z 8 miliardami aniołów, nobody's gonna have to tell you about it the next day. Nikt nie będzie musiał wam o tym po prostu sprawozdawać wam tego następnego dnia. Będziecie wiedzieć. You can see where it says in 2 Thessalonians 1:7. W drugim liście do Tesaloniczan 1 werset 7 i 8. When the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire. Kiedy Pan Jezus nadejdzie z nieba ze swoimi potężnymi aniołami i wśród wielkiego ognia. What happens to the wicked when Jesus comes? Co się dzieje z tymi złymi, kiedy Jezus nadchodzi? The glory and the brilliance of these angels. Ta chwała i to światłość bijąca od aniołów. And the glory of the Lord. I chwała od Pana. It says that will destroy them in 2 Thessalonians 2 verse 8. Ona ich po prostu zniszczy. Czytacie to w drugim liście do Tesaloniczan 2:8. It says they're destroyed by the brightness of his coming. Jest tam napisane, że zostaną zniszczeni chwałą jego przyjścia. Does that sound like a secret to you? Czy to brzmi dla was jak coś, co jest robione w sekrecie, po cichu? No, everyone's gonna know. Nie. Każdy będzie wiedział. What about those who are dead when Jesus comes? A co z tymi, którzy podczas przyjścia Pana Jezusa będą martwi? All the good people that have died. Wszyscy ludzie, wszyscy prawi ludzie, którzy zmarli. They are resurrected. Zostaną z martwych zbudzeni. 1 Thessalonians 4:16. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:16. The Lord will descend from heaven with a shout. Pan Jezus przyjdzie z nieba z okrzykiem. With a trumpet. Z dźwiękiem trąby. And the dead in Christ will rise first. I martwi, którzy zmarli w Chrystusie, czyli ci prawi, powstaną najpierw. So this is not a secret when Jesus comes. Więc kiedy Pan Jezus powraca, nie jest to żadna tajemnica. So at this point, what will happen to the living and the resurrected saints? Więc w tym momencie, co stanie się z żywymi wierzącymi, sprawiedliwymi i tymi, którzy zostaną z martwych zbudzeni? It tells us in 1 Corinthians chapter 15, verse 52. W pierwszym liście do Koryntian 19:52 mamy powiedziane, co się stanie. The dead are raised incorruptible. Że martwi zostaną z martwych zbudzeni. And we who are alive will be changed. Zostaną z martwych zbudzeni w doskonałym ciele i my zostaniemy odmienieni. So these old bodies, we get new glorified immortal bodies. Więc te nasze stare ciała zostaną uświęcone. Będziemy mieli nowe ciała. And so then after we're changed and we get these glorified bodies, what happens to the righteous? Więc po tym, jak już dostaniemy te nowe ciała, jak już będziemy odmienieni, co dzieje się ze sprawiedliwymi? It says 1 Thessalonians 4:17. W pierwszym liście do Tesaloniczan 4:17 czytamy. Then we who are alive and remain will be caught up. Ci, którzy, czyli my, którzy pozostaliśmy przy życiu, zostaniemy pochwyceni. Together with them, the resurrected saints. Razem z nimi, czyli tymi, którzy zostali z martwych zbudzeni. To meet the Lord in the air. Aby spotkać się z Panem, spotkać się z Nim w powietrzu. So do you have a picture in your mind? Więc czy teraz macie już jakiś obraz? How Jesus will come. Jak Jezus powróci. There'll be terrible problems in the world. Będą straszne problemy na świecie. But when he comes, ale kiedy powróci? It's loud. Będzie głośno. It's visual. Będzie dokładnie, będzie wszyscy będą to the widzieć. The earth is shaking. Ziemia się trzęsie. There's a resurrection. Jest zmartwychwstanie. You look, I've got a list here. Całą listę mamy. Wszystkiego, co się będzie działo. It's literal. That means it's real. Wszystko się dzieje naprawdę. Jesus said in Acts chapter 1. W Księdze Dziejów Apostolskich, tam w pierwszym rozdziale, Pan Jezus mówi tak. When Jesus ascended to heaven. Kiedy Pan Jezus odchodził do nieba. He told the disciples, I will come back in the same way I left. Powiedział w taki sposób, powrócę, w jaki odszedłem. When he left, he was real. Kiedy odchodził, to when he comes back, prawdziwe. He's real. Był prawdziwy. He left in the clouds.
kiedy będzie wracał, będzie prawdziwy. He's coming back in the clouds. Udał się w górę do chmur i wróci z tamtego miejsca. It's the same Jesus. To jest ten sam Jezus. It's personal when he comes. To jest osobiste, kiedy it's on powraca. It's visual when he comes. To jest wizualne, to widać, że powraca. Says every eye will see him. Każde oko go zobaczy. You hear it when he comes. I będziesz słyszeć, kiedy powraca. A trumpet, a shout. Trąba, okrzyk. It says it's loud like a lion's roar. Napisane jest, że jest głośne tak jak kiedy it's like lightning going from the east to the west. Tak, kiedy lew ryczy, jest jak piorun, który ze wschodu na zachód idzie. Przepraszam. The earth is shaking. Ziemia się trzęsie. It's physical. To jest fizyczne, możecie to odczuć. People are being resurrected. Ludzie są zmartwychwzbudzeni. It's glorious. The heavens are on fire with the glory of God. To jest majestatyczne. Widzicie całe niebo rozpalone chwałą Bożą. The coming of Jesus is going to be the ultimate climax in history. A ponadto przyjście Jezusa, powtórne przyjście, będzie tym ostatecznym zakończeniem historii. Is that good news for you? Czy to jest dobra wiadomość? Czy to jest dobra wiadomość the dla Bible was? Says he's coming for those that look for him. Bo Biblia mówi, że on przychodzi, ale the przychodzi Bible po says tych, for the którzy na niego czekają. It's the blessed hope. Biblia mówi, że dla chrześcijan to jest błogosławiona nadzieja. Jesus coming is the end of all evil and suffering in this world. Przyjście Pana Jezusa to jest zakończenie grzechu, zakończenie bólu i cierpienia na tym świecie. Every believer should be excited about the coming of Jesus. Każdy wierzący powinien naprawdę być bardzo, bardzo się cieszyć tym, że Pan Jezus powraca. But so many Christians believe his coming is going to be a secret. Ale tak wielu chrześcijan wierzy w to, że jego przyjście będzie tajemnicą. There's a famous author, Tim LaHaye. Jest taki słynny autor, nazywa się Tim LaHaye. He wrote a series of books called The Left Behind Books. Napisał serię książek Ci, którzy pozostali. And I had the privilege of meeting him. Miałem taki przywilej, aby go spotkać. He's passed away now. Teraz już nie żyje. A few years ago, National Geographic did a program on Revelation. Kilka lat temu National Geographic zrobili program na temat Księgi Objawienia. With Tim LaHaye was featured and I was in the video as well. Tam był Tim LaHaye i w trakcie tego programu ja również byłem. Tim LaHaye admits there's not a verse in the Bible. Tim LaHaye mówi o tym, że nie ma ani jednego wersetu w Piśmie Świętym, that says that Christ will come before the tribulation. Który mówiłby o tym, że Pan Jezus wróci przed powtórnym przyjściem Jezusa będzie czas właśnie ucisku. But he's the one that made that belief popular. Ale to on sam sprawił, że to wierzenie, to fałszywe wierzenie stało się popularne. Now, there are good Christians in both groups. Wiecie, pamiętajcie, są dobrzy chrześcijanie w obydwu grupach. But you don't want to be deceived about how Jesus is coming. Ale nie chcecie być zwiedzeni odnośnie tego, w jaki sposób Pan Jezus powróci. Because Satan is going to seek to impersonate Christ's coming. Ponieważ szatan będzie personifikował powtórne przyjście. Number 10. What solemn warning does Jesus give about his second coming? Więc jakie bardzo poważne ostrzeżenie daje Pan Jezus odnośnie swojego powrotu? He said, we just read it, many will come in my name, saying I am Christ, and deceive many. Czytaliśmy już ten tekst, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu i zwiodą wielu. Most people are going to be deceived. Większość osób będzie zwiedzona. I'll give you a little amazing fact from history. Taka jedna ciekawostka z historii. A few weeks ago I was in Mexico City. Kilka tygodni temu byłem w Mexico City. Mexico City was conquered by the Spanish conquistadors. To Mexico City było podbite przez właśnie hiszpańskich konkwistadorów. The explorer Hernán Cortés. Hernán Cortés, jeden z nich. He only had about 600 men. Przybył z taką armią małą, tylko 600 osób.
And he was able to conquer the nation of Mexico, the Aztecs. I on, jemu udało się podbić Azteków, czyli ówczesny Meksyk. They had nearly a million people. A ich było prawie milion. You know how he did it? Wiecie, jak on to zrobił? The Aztecs had some prophecies. Ponieważ ten lud Azteków miał pewne takie wierzenia, proroctwa. They believed that these gods were going to come from over the ocean. Wierzyli w to, że ci bogowie nadejdą od strony oceanu. And they would come on the clouds. I że przybędą na chmurach. And they would have light skin. I będą mieli jaśniejszą skórę. And Cortes heard about this. Cortes dowiedział się o tym. And when they saw his ships coming with the white sails, więc kiedy zobaczyli na tych falach jego statki, they said, "Oh, that's the prophecy of the white gods that would come." Ha, powiedzieli, o, to jest wypełnienie tego proroctwa o tych białych bogach, którzy nadchodzą. So Cortes was able to deceive much of the nation. Więc Cortes w ten sposób zwiódł większość tego narodu. Because they had a false view of prophecy. Dlatego, że mieli fałszywy pogląd dotyczący proroctw. And he pretended he was their god. I on udawał, że jest ich bogiem. He captured the king Montezuma. Aresztował króla Montezumę. And he was able to subdue the whole nation. I udało mu się podbić cały naród. Jesus said there will be false Christs and false prophets that will rise and deceive many. Jezus powiedział, będzie wielu fałszywych proroków, powstanie wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. And they'll do great signs and wonders so that it, if it were possible they would deceive the very elect. I będą czynić wielkie znaki i wielkie cuda, że jeżeli byłoby tylko możliwe, zwiedliby nawet wybranych. Jesus warned them. Pan Jezus ich ostrzegł. He said, therefore, if they say to you, look, he's in the desert, do not go out. Dlatego, jeżeli powiedzą ci, patrz, jest na pustyni, nie idź, nie szukaj go tam. Look, he's in inner rooms, do not go and see. Popatrz, on jest gdzieś w jakimś pokoju, nie idź, nie szukaj go tam. Now, there's a lot of crazy people. Nie wierz w to. There's a lot of crazy people that have said, I am Jesus. Wiecie, jest wielu takich wariatów, którzy mówią, no, jestem Jezusem. I remember I once met somebody that said they were Jesus. Nawet udało mi się spotkać takiego człowieka, który twierdził, że jest Jezusem. And I'll never forget this experience. I nigdy nie zapomnę tego doświadczenia. I was living up in the mountains. Żyłem wtedy w górach. And I was living in a cave. Żyłem w jaskini. That's another story. To jest inna historia. And I was way back by myself in the mountains. I tam w górach byłem sam. Somebody came hiking up the canyon one day. I któregoś dnia ktoś wspinał się tam, szedł na wycieczkę w górach. And he came up to my cave. I przyszedł do tej jaskini, w której byłem. And he had brown hair down to his shoulders. Miał takie brązowe włosy, loki aż po ramiona. He had a beard. Miał brodę. He had kind of olive skin. Taką oliwkową skórę. He had hazel eyes, brownish eyes, yeah. Brązowe oczy. He's about 6 feet tall. Miał tak około 6, około 1,80 m. He was a handsome looking guy. To był taki dość przystojny mężczyzna. And he stopped and sat down at my cave. I przyszedł i tak przyklęknął przy mojej jaskini. I thought he was just hiking up the mountain because I used to see hikers go by. Ja myślałem, że on tylko szedł na wycieczkę, ponieważ ja widziałem wielu ludzi, którzy wędrowali tamtędy. But he had no backpack or sleeping bag, nothing with him. Ale on nie miał nic ze sobą, nie miał ani plecaka, ani śpiworu, nic. I talked to him for a few minutes. Więc rozmawiałem z nim przez kilka minut. I said, yeah, he said, I'm Jesus. No w końcu on powiedział, jestem Jezus. Well, I have some friends that are Spanish and their name is Jesus. Wiecie, ja mam kilku przyjaciół i ich imię, którzy mają na imię, to są hiszpańskojęzyczne imię Jesus. I thought, well, you mean your name is like Jesus, your name is Jesus. A więc ja powiedziałem, tak, aha, czyli ty nazywasz się Jezus, tak z hiszpańskiego, no, Jesus. I am Jesus. On mówi, nie, 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 ja jestem Jezusem. I didn't know what to say. Wiecie, zamurowało mnie. And all these thoughts were going through my mind.
I te wszystkie myśli zaczynają kłębić się w mojej głowie. I had just started reading the Bible. Właśnie zaczynałem czytać Pismo Święte. And I came to believe in Jesus. I uwierzyłem w Jezusa. And I thought, if this is Jesus, I don't want to offend him. I pomyślałem sobie, wiecie co, jeżeli to jest naprawdę Jezus, to ja go nie chcę obrazić. The Bible said when Jesus comes, he's coming in the clouds. Ale kiedy Biblia mówi o tym, że nadejdzie Jezus, on nadchodzi na chmurach. His feet don't touch the ground. Jego stopy nie dotykają ziemi. We go up to meet him. My za to idziemy, aby spotkać się z nim. So I said to this man, I said, if you're Jesus, I thought that we're gonna all be caught up to see you in the sky. Więc ja powiedziałem, no tak, ale skoro ty jesteś Jezus, to ja myślałem, że my udamy się do ciebie, aby ciebie spotkać w chmurach. I was a little nervous talking to him. Trochę byłem zdenerwowany rozmawiając z nim. Because I thought, well, if he is Jesus, I don't want to offend him. No bo jeżeli faktycznie, okazałoby się, że to jest Jezus, to ja nie chciałbym go obrazić. And I thought if he's crazy, I don't want to offend him. A następne, jeżeli on jest wariatem, tym bardziej nie chcę go obrazić. So albo jemu się narazić. He memorized a lot of Bible. A on znał na pamięć duże części Pisma Świętego. He said, "Yes, I'm coming for the world visibly." Powiedział tak, przychodzę na świat tak widzialnie. But I'm coming for some special people early. Ale przyjdę widzialnie, ale teraz przychodzę po pewnych szczególnych ludzi wcześniej. So he stayed in my cave. Więc on pozostał w mojej jaskini. For about 3 days. 3 dni. And I was going through the scriptures with him. I ja tak razem z nim czytałem Pismo Święte. And he kept insisting he was Jesus. I on wciąż upierał się, że jest Jezusem. But he ate all my food. Ale zjadł wszystko, co miałem do jedzenia. And he didn't do any work. Nie pracował. And I finally had to kick Jesus out of my cave. Wiecie co? W końcu musiałem wyrzucić Jezusa z mojej świątyni, mojej jaskini. A few days later I saw him down in the city. Kilka dni później spotkałem go w mieście. And there was this tall hippie with long dreadlocks. I tam też z nim był razem pewien hippie z długimi włosami. And he was following this man around. I on chodził za nim, ten hippie chodził za Jezusem. This is Jesus. He believed in him. I on mówił, to jest Jezus, bo on naprawdę w niego uwierzył. So he found his first apostle. Więc znalazł swojego pierwszego apostoła. But then a few days later, ale kilka dni później, I saw him again. Znowu go zobaczyłem. And Jesus was missing one of his teeth. I Jezus tym razem stracił zęba. Someone had punched him and knocked one of his teeth out. Ktoś go uderzył i wybił mu zęb. And I felt much better then. I później poczułem się znacznie lepiej. Because I know Jesus has all of his teeth. Bo wiedziałem, że Jezus ma wszystkie zęby. So this man was, you know, he was just not well. Więc widzicie, chodzi o to, że ten człowiek po prostu miał problem, tak? But what would you do if Satan impersonates Christ? Ale co byście zrobili, gdyby szatan udawał Jezusa, spersonifikował Jezusa? What if he does miracles and signs and wonders? Co gdyby przyszedł i czynił cuda i różnego rodzaju niesamowite rzeczy? What will keep us from being deceived? Co powstrzymałoby ludzi przed byciem zwiedzonym? You read in Isaiah 8, verse 20? Czytacie w księdze Izajasza 8:20? To the law and the testimony, that means the law and the prophets, the word of God. Prawo i słowo Boże. If they speak not according to this word, there's no light in them. Jeżeli nie mówią zgodnie ze słowem, oznacza to, że nie mają światła. Everything should be tested by the Bible. Wszystko powinno być sprawdzone. Porównane z Pismem Świętym, z tym, co mówi Biblia. Would it be even safe to go see someone who claimed they were Jesus? Czy byłoby nawet bezpiecznym, aby pójść i spotkać się z kimś, kto mówi, że jest Jezusem? If a friend calls you on the phone, jeżeli przyjaciel dzwoni do was, and they say, turn on the TV, Jesus has just appeared in Jerusalem. I mówi do was, słuchaj, włącz telewizor, musisz to zobaczyć, Jezus właśnie pojawił się w Jeruzalem. You shouldn't even look. Nie powinniście nawet na to patrzeć. Satan can hypnotize people. Bo szatan potrafi użyć nawet hipnozy, aby pozyskać ludzi. Don't go to the devil's ground.
nawet nie idź na jego ziemię. Jesus said Matthew 24:26, do not even go forth. Ewangelia Mateusza 24:26 mówi, nawet nie idź tam. Because the devil's going to deceive most of the world. Ponieważ szatanowi uda się zwieść większość świata. Now we talked about how Jesus is coming. Więc mówiliśmy teraz wcześniej o tym, w jaki sposób przyjdzie. In the few minutes that remain, let's talk about how close is his coming. Ale teraz przez te kilka minut, kilkanaście minut powiedzmy o tym, jak bliskie jest jego przyjście. What can we know about the time or the nearness of Jesus coming? Co możemy wiedzieć, co wiemy na temat czasu, na temat bliskości powrotu Chrystusa? First of all, let's make something very clear. Najpierw ustalmy jedno. No one knows the date of Jesus coming. Nikt nie zna daty powrotu Jezusa. Christ said Matthew 24:36. Ewangelia Mateusza, znowu 24 rozdział, 36 werset. But of that day and that hour no one knows, not even the angels of heaven. Tego dnia natomiast ani tej godziny nikt nie zna, ani aniołowie w niebie. So if someone says I figured out the date of Jesus coming. Więc jeżeli ktoś wam powie, udało mi się dowiedzieć, poznać dokładną datę powrotu Chrystusa. Nieprawda. Nikt nie wie. Many people have tried to calculate it. Wielu ludzi próbowało obliczyć datę powrotu Chrystusa. And there are different preachers that have set dates. I jest wielu, wielu mówców, którzy, wielu pastorów, którzy ustalali daty. But of course they've all been wrong. Ale oczywiście te wszystkie daty się nie sprawdziły. Jesus wants us to be ready. Jezus chce, abyśmy byli gotowi. Not just because of a certain date. Nie tylko z powodu jakiejś daty. Because he could come for you tonight. Ponieważ dla was on może przyjść dzisiaj w nocy. If you die tomorrow, jeżeli jutro umrzecie, the next thing you'll know is the resurrection and there's Jesus. To co wiecie, to następną rzeczą, którą widzicie zmartwychwstanie i widzicie Jezusa. So we want to be ready all the time. Więc chcemy być gotowi zawsze. But what did the Lord tell us we can know about his coming? Ale co Pan Jezus powiedział, że możemy wiedzieć na temat jego przyjścia? He said there are going to be signs. On powiedział, że będą znaki, różne znaki. And when we see the signs coming to pass, i kiedy będziemy widzieć, jak te znaki się wypełniają, we know that his coming is near, even at the doors. To widzimy, że jego przyjście jest bliskie już u drzwi. And that's Matthew 24, verse 33. Mateusza 24:33 czytaliśmy. What are some of the signs that Jesus gave us that we read? Więc jakie znaki Pan Jezus nam dał, które możemy przeczytać? Well, one thing, Jesus said there'll be natural disasters. Po pierwsze, Pan Jezus powiedział, będą pewne naturalne katastrofy w przyrodzie. Well, Jesus said there'd be wars, he said there'd be earthquakes. Pan Jezus powiedział, będą wojny, będą trzęsienia ziemi. But there's always been natural disasters. Ale zawsze były tego typu właśnie tragedie. There's always been wars and earthquakes. Wojny, trzęsienia famines ziemi, and plagues. Głód i różnego rodzaju pandemie zawsze były. But Jesus said these things would increase in intensity. Ale Pan Jezus powiedział, że te rzeczy będą częściej się działy. He compared it to a woman having a baby. On porównał to do kobiety, która ma ma urodzić dziecko. When a woman's getting close to the time for the baby to come. Kiedy kobieta zbliża się do momentu, kiedy dziecko się urodzi. She feels some pains. Czuje pewien ból and discomfort. I taki dyskomfort. But as that ninth month comes, ale kiedy przychodzi dziewiąty miesiąc, the discomfort increases. To ten dyskomfort zaczyna być coraz silniejszy. She doesn't walk anymore like this. Ona nie chodzi już tak swobodnie. Now she starts walking like a duck. Ona zaczyna chodzić trochę jak kaczka teraz już. And then she starts feeling pains and cramps. I nagle zaczyna czuć pewne takie skurcze i bóle. And they call the doctor. I dzwoni do lekarza. He says, how frequent are your pains? A doktor pyta, no a lekarz pyta, jak często ma pani te bóle? She says, two or three times a day. O tak 2-3 razy w ciągu dnia. He says, stay home. O, możesz zostać w domu. But then eventually, ale w końcu,
The pains start getting close together. Te bóle zaczynają być coraz częściej się. And they get more severe. I są też coraz silniejsze. They increase in frequency and intensity. Więc wzmaga się ich częstotliwość i intensywność. Są coraz cięższe. Jesus is saying as we near the end of time. Jezus mówi, kiedy będziemy zbliżać się do końca czasu. The problems will increase in frequency and intensity. To problemy świata będą coraz częstsze i coraz cięższe. Here's a graph from a German insurance company. To jest pewien graf z niemieckiej firmy ubezpieczeniowej. From 1980 to 2018. Od 1980 roku aż do 2018. They're measuring natural disasters. Mierzą oni naturalne różnego rodzaju they're właśnie not tragedie a religious company. It's not a church, it's a company. To nie jest kościół, to jest po prostu firma. And they see that these things are increasing. I widzą jedno. To wszystko się wzmaga. National Geographic did a study. Zrobili takie badanie. They're not a Christian organization. Przecież nie są chrześcijańską organizacją. They said between 1970 and 2010. Powiedzieli, konkluzja była taka, że między 1980 rokiem a 2010 about 52% of the world's wildlife has disappeared. Około 52% przyrody, dzikiej przyrody zniknęła. That's pretty serious. To jest naprawdę poważny problem. Jesus said another sign would be like the days of Noah, great violence. Kolejny taki symptom, który Pan Jezus wymienia, znak, który Pan Jezus wymienia, to wielka, prawda, no będzie violence. Yeah. Przestępczość. Yeah. It just in North America. Tylko w północnej Ameryce. More young people die in gang violence. Więcej młodych ludzi umiera w wojnach gangów. Than soldiers in foreign wars. Niż wszystkich razem żołnierzy, których Ameryka wysyła w świat na różnego before rodzaju wojny. The world was destroyed in the days of Noah. Tak jak świat został zniszczony w czasach Noego. They had the same problem. Mieli ten sam problem. Jesus said in Luke 17 verse 30 or verse 28 and verse 30. W Ewangelii Łukasza 17, 28 i 30 Pan Jezus mówi tak. He said likewise as it was in the days of Lot. Tak jak było za czasów Lota. So will it be in the days when the Son of Man shall come. Tak samo będzie z przyjściem Syna Człowieczego. The Bible says Lot in Sodom and Gomorrah. The cities were given over to sexual immorality. Więc Biblia mówi o tym, że w czasach Lota miasta takie jak Sodoma i Gomora były kompletnie pogrążone niemoralnością seksualną. The immorality in the world now is an epidemic. Niemoralność na świecie dzisiaj jest epidemią. One third of all internet traffic is pornographic. Jedna trzecia ruchu na internecie to dotyczy treści pornograficznych. And about one third of people who go on the internet encounter inappropriate material. A jedna trzecia osób, które przeglądają internet, no znajdują tam, czy też nawet przez przypadek, materiał właśnie pornograficzny, czy też niemoralny. You know, as a pastor, we counsel with families, and this is a big problem in a lot of families. Kiedy byłem pastorem, to no, doradzałem rodzinom, tak? I powiem wam, jest to bardzo wielki problem wśród rodzin. And it's not just the immorality in pornography. I nie chodzi tylko o niemoralność i pornografię. The Bible says the world is confused about what is a man and what is a woman. Biblia mówi, że świat nie będzie pewny, czym jest kobieta, czym jest mężczyzna. Jesus said in the beginning he made the male and female. Ale Biblia mówi prosto. Pan Jezus powiedział prosto. Na początku Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. It's a natural truth.
that God teaches. To jest naturalna prawda, którą uczy, której uczy Biblia. But a lot of the world has become very confused about something like that. Ale duża część świata staje się, no nie ma pewności, czy taka na pewno jest. Another fact to consider. Kolejną rzecz, którą powinniśmy wziąć pod uwagę. Is look at the population of the world and how it's been exploding. Popatrzcie na populację całego świata, jak populacja eksploduje. It's estimated by the year 2050 the population of the world will be 9.5 billion people. Do 2050 roku populacja świata osiągnie 9,5 miliarda ludzi. You can see the population growth through history. Możecie tutaj zobaczyć, jak populacja świata wzrastała w ciągu historii. It took 5,000 years to get 1 billion people. Przez 5,000 lat trzeba było, aby dojść do 1 miliarda osób. Then it took 130 years to get the second billion. Potem kolejne 130 lat trzeba było, aby dojść do 2 miliardów. Then it only took 15 years to get the third billion. Potem tylko 15 lat trzeba było, aby osiągnąć liczbę 3 miliardów. I remember when they announced there are 3 billion people in the world. I ja jeszcze pamiętam, jak ogłoszono, już 3 miliardy ludzi na świecie żyje. Now there are almost 8 billion people. A teraz mamy 8 miliardów ludzi na świecie. Jesus said, unless those days are shortened, no flesh would survive. Pan Jezus powiedział, jeżeli te dni nie będą skrócone, nikt nie przetrwa. The population growth of the planet cannot be sustained much longer. Ponieważ ten wzrost populacyjny na planecie, tego się nie da utrzymać, Ziemia tego nie utrzyma o wiele dłużej. And then there's political instability. Teraz, jeżeli chodzi o politykę, wielka niestabilność, zamieszanie. I don't have to tell you here in Poland about war in the world. Ja tu w Polsce akurat nie muszę wam mówić o wojnie. Jesus said there'll be wars and rumors of wars. Ponieważ Pan Jezus powiedział, będą wojny i wieści wojenne. But last century there were two world wars. Ale w ostatnim stuleciu były dwie wielkie wojny światowe. And now many nations have nuclear weapons. A dzisiaj wiele narodów ma broń nuklearną. History tells us. Historia mówi nam tak. Man has never made a weapon that he did not use. Historia mówi nam, że człowiek nie wyprodukował jeszcze broni, która prędzej czy później nie byłaby użyta. If time goes on long enough, jeżeli czas będzie trwał, some nation will use their nuclear weapons. To niektóre narody użyją swojej broni nuklearnej. Either by accident, czy to przez przypadek, or madness. Czy z powodu jakichś ludzi, którzy postradali zmysły, czy też po prostu przez złą decyzję liderów. And right now if there's a nuclear war between Russia and China and the US or something like that, it's unthinkable of what conditions would be. A teraz gdybyśmy założyli, że miałaby miejsce wojna nuklearna między Rosją, Chinami a Stanami Zjednoczonymi, no nie da się nawet wyobrazić sobie, jakie by miało to konsekwencje. One of the exciting prophecies about Jesus coming soon. Jedno z takich ekscytujących proroctw na temat bliskiego powtórnego powrotu przyjścia Pana Jezusa. You read in Daniel 12 verse 4. Czytacie w Księdze Daniela 12 rozdział. But Daniel shut up the words and sealed the book until the time of the end. Danielu, zamknij te słowa, zapieczętuj księgę aż do czasu końca. Many will run to and fro and knowledge will be increased. Ponieważ wielu będzie ją studiować i in the last days people will be running to and fro. Wielu będzie poruszać się z miejsca na miejsce, a traveling quickly. Wiedza będzie wzrastać. And knowledge will increase. Wiedza będzie wzrastać. You can read in National Geographic in July 2006. W lipcu 2006 roku czytacie w National Geographic takie słowa. People are traveling far from home now more than ever before in human history. Ludzie od teraz podróżują dalej od domu niż kiedykolwiek wcześniej w historii. And has knowledge increased? A czy wiedza się pomnożyła? Look how much knowledge has increased in one lifetime. Popatrzcie, ile
wiedza, ile, jak bardzo wiedza idzie do przodu w ciągu jednego życia ludzkiego. My grandfather was born in New York City. Mój dziadek urodził się w Nowym Jorku. When they were still driving horses around the city. Kiedy w Nowym Jorku wciąż poruszano się bryczkami. For 6,000 years people used horses. Przez 6000 lat ludzie używali koni, aby się poruszać. When my grandfather was born, the most dangerous weapon was a cannonball. Kiedy mój dziadek się urodził, to najbardziej to była taka strzelba, tak? To była najgorsza broń, jaką można było sobie wyobrazić. Look at how the world has changed in one lifetime. I w ciągu jednego życia popatrzcie, jak bardzo zmienił się świat. Knowledge has exploded. Wiedza po prostu eksploduje. The Bible says this is one of the signs of the end. Biblia mówi, że jest to jeden ze znaków końca. Can you imagine showing your smartphone to the apostle Paul? Czy wyobrażacie sobie, żeby podać swój smartfon apostołowi Pawłowi? Say, look, Paul, I'm going to call somebody on the other side of the planet. I powiedzieć mu, słuchaj, Paweł, popatrz, zadzwonię do kogoś po drugiej stronie świata. And you can watch them while you talk to them. Mało tego, możesz ich zobaczyć, rozmawiając z nimi. Paul, if you want to search the scriptures, I can find any Bible reference right now. Paweł, jeżeli chciałbyś przeszukać Pismo Święte, znaleźć werset, nie ma problemu. Tutaj and możesz I'm gonna kliknąć check my bank account. A mało tego, mogę zobaczyć, ile pieniędzy mam na moim koncie bankowym. I'm gonna Google the libraries of the world. Może chciałbyś wygooglować biblioteki, które są and then na I'm gonna świecie. Tell my phone to wake me up in the morning. A do tego wszystkiego jeszcze mój telefon obudzi mnie rano. I mean, it's mind-boggling how much people do with this little box. To jest coś niesamowitego, co ludzie potrafią zrobić z takim małym, malutkim pudełeczkiem. And everywhere I go, i wszędzie, gdzie się udaje. I see people walking like this. Ja widzę ludzi, którzy chodzą, o właśnie tak. And I'm afraid there are going to be too many car accidents. Ja się obawiam, że będzie wiele wypadków, słuchajcie, z tego powodu. It's not so bad here. Tutaj jeszcze tak źle nie jest. But you should see what it's like in Taiwan. Ale gdybyście zobaczyli, co się dzieje w Tajwanie. Everybody's on their smartphone. Każdy ma nos w swoim smartfonie. You know what's really sad? Wiecie, to, co jest naprawdę przykre, is when Karen texts me and she's in the house. Jest she'll sytuacja, text me from one room to the other room. W której moja żona Karen wysyła mi SMS-a, kiedy jest w pokoju obok. Look at how knowledge has exploded. No popatrzcie, jak wiedza się rozszerzyła. Then one of the best examples, jednym z najlepszych przykładów za to. Jesus said in Matthew 24:14, Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 24:13, the gospel will go 14, into all the world, a ta Ewangelia pójdzie na cały świat. People will have a chance to hear the gospel. Ludzie będą mieli szansę, żeby usłyszeć Ewangelię. And he says, then the end will come. I powiedziane jest, i wtedy nadejdzie koniec. Everywhere we go in the world now. Wszędzie, gdzie jedziemy na świecie, gdzie się udajemy. People are hearing the gospel. Ludzie słyszą Ewangelię. There's still a lot of people that haven't heard. Jest wciąż wiele, wiele osób, które nie usłyszały jeszcze Ewangelii. But the technology is available now. Ale mamy technologię, którą możemy do tego wykorzystać. We go to India. Pojechaliśmy do Indii. Everybody's got a satellite dish sticking out of their they're living in a plastic tent. But they got a satellite dish. Wiecie, tam każdy ma talerz satelitarny, tak? Nawet żyją w małym takim plastikowym namiocie, ale na namiocie jest antena satelitarna. In Africa I see people they have no shoes, but they got a cell phone. Wiecie, byłem w Afryce, znalazłem ludzi, którzy nawet nie mieli butów, ale smartfony mieli. Karen and I were in the jungle of New Guinea. Karen i ja pojechaliśmy w dżunglę w Nowej Gwinei. Out in the middle of the country. Słuchajcie, to jest tam, wiecie, naprawdę daleko. We got out of the car. Wysiadamy z samochodu. This lady runs up to us. Przybiega do nas pewna kobieta. She says, I never thought you'd be in my country. I mówi, ja nigdy nie przypuszczałam, że ty przyjedziesz do mojego kraju. I never thought you'd be in my yard. Ja nigdy nie przypuszczałam, że ty znajdziesz się na moim podwórku. She lives under the coconut trees up in the jungle. Ona żyje, słuchajcie, tam, gdzie dosłownie są drzewa kokosowe. And she was watching our programs. I ona oglądała moje programy. A few years ago we went to China. Kilka lat temu udaliśmy się do Chin.
And we were able to preach the gospel to the people in China, and it was recorded for television. I my zwiastowaliśmy Ewangelię ludziom w Chinach i było to wszystko nagrane. I believe the gospel is going to go to the world in this generation. Wiecie, jestem głęboko przekonany, wiem, że Ewangelia pójdzie na cały świat w tej generacji. And the Bible says then the end will come. I Biblia mówi, wtedy nadejdzie koniec. Number 14. Numer 14. What will the angels do at the second coming of Jesus? Co zrobią aniołowie podczas powtórnego przyjścia, kiedy Pan Jezus będzie przychodził? His angels will gather together his elect from the four corners of the earth, from one end of heaven to the other. Więc napisane jest, że z całej ziemi, z każdego punktu kompasu zbiorą wszystkich wybranych, wszystkich, którzy mają być zbawieni. This day is coming soon. Ten dzień nadchodzi wkrótce. Since we're living just before Jesus' second coming, how should we relate to this glorious event? Więc skoro żyjemy w obliczu powtórnego przyjścia, jak powinniśmy do tego wszystkiego się odnieść? The Bible says, therefore be ready, for the Son of Man is coming at a time that you may not expect. Biblia mówi, dlatego bądźcie gotowi, ponieważ Syn Człowieczy, Pan Jezus nadejdzie w momencie, kiedy nie będziecie się tego spodziewać. Friends, you're here tonight because the Lord wanted you to hear this. Przyjaciele, słuchacie tego dzisiaj nie przez przypadek, ale dlatego, że Pan Bóg chciał, abyście wysłuchali. Those of you who are watching, you're watching now because the Lord wanted you to see this. Pan Bóg chciał, to nie jest przypadek. Pan Bóg chciał, abyście tego poselstwa wysłuchali. The Lord wants you to be ready. Pan chce, abyście byli gotowi. He wants you to be saved. Pan chce, abyście byli zbawieni. This is why Jesus came into the world. Dlatego Jezus przyszedł na świat. The Bible says God so loved the world he gave his son. Biblia mówi, bo tak Bóg umiłował świat, że dał syna swojego. God gave his son to die for your sins. Bóg dał swojego syna, aby umarł za twój grzech. So that if you accept that sacrifice, żeby kiedy zaakceptujesz, uwierzysz w to. He promises by faith he will forgive all of your sins. To przez wiarę, dzięki tej ofierze, and we are all sinners. A my wszyscy zgrzeszyliśmy. And you might think my sins are too bad. I możesz sobie myśleć, ach, ja to już jestem takim grzesznikiem, wszystko jedno. Your sins are not bigger than Jesus' power to forgive you. Twój grzech, jakikolwiek twoje grzechy, jakiekolwiek by one były, nie są cięższe niż moc Jezusa, aby ci je wybaczyć. So the way you get ready for Jesus coming, więc sposób, w jaki możesz przygotować się na powtórne przyjście, is by accepting him. To przyjmując Jezusa. By embracing the light. Aby przyjmując światło, przyjmując wiedzę, która została ci dana. Jesus is the light of the world. Jezus jest światłością świata. And if you come to him just like you are, i jeżeli przyjdziesz do niego takim, jakim jesteś, he promises to forgive you, on obiecuje, że na pewno ci wybaczy. And to wash you from all of your sins. I oczyści cię z całego grzechu. You know, there's going to be two kinds of people when Jesus comes. Wiecie, będą dwie grupy ludzi, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Those that are ready and those who are not. Ci, którzy będą gotowi i ci, którzy nie będą gotowi. Maybe you've noticed sometimes if in the daytime you go outside. Czasem kiedy w dzień wychodzicie na dwór. If you turn over a rock and you see the bugs. I znajdujecie kamień, przekręcacie go, a tam jest pełno różnych robaków. They all run from the light, they crawl back under the rock. Te robaki jak najszybciej chcą się schować i z powrotem wejść, gdzie nie ma światła. They're like cockroaches. One są jak właśnie karaluchy. But then at night you'll see a moth or a butterfly will come to the light. Ale nocą jest inaczej. Na przykład ćma, ona będzie chciała przyjść do światła. So when Jesus comes, więc kiedy Pan Jezus powróci, are you gonna be a butterfly or a cockroach? To kim chcesz być? Chcesz być takim, you're gonna run from the light or you're gonna say this is our God? Chcesz być takim jak karaluch, który ucieka przed światłem, czy chcesz być takim jak ten motyl, który mówi to jest nasz Pan? He said that he wants to save you. He wants you to be ready. On mówi, że chce, żebyś był gotowy. Chce, żebyś Jesus był uratowany. Promised, he said, I will come again. Jezus obiecał, powrócę. And he will keep his word, but he wants you to be ready. I on dotrzyma swojego słowa, ale chce, abyś był gotowy. So how do you get ready?
Więc jak to zrobić? Jak się przygotować? You come to him just like you are. Przychodzisz do niego takim, jakim jesteś. Jesus says, "Come unto me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Pan Jezus powiedział: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy macie problemy, jest wam ciężko. Ja wam dam odpocznienie." And then he promises to take us to the homes and the mansions that he's prepared. I on obiecał, że zabierze nas do miejsca, które jest dla nas przygotowane. We're going to talk about that in one of our other presentations. Będziemy mówić o tym jeszcze na następnym naszym wykładzie. But I hope you'll plan on coming back. Ale chciałbym, abyście powrócili na nasze wykłady. Bring your friends, bring your family. Przyprowadźcie przyjaciół, przyprowadźcie rodzinę. And I want to pray with you that God is going to help you be prepared for that day. Ja chcę modlić się z wami teraz, aby Pan Bóg wtedy pomógł wam przygotować się na ten dzień. Could we bow our heads for just a moment right now? Czy możemy teraz króciutko się pomodlić? Our loving Father in heaven. Nasz drogi Ojcze w niebie. I believe that you have brought us here tonight. Ja wierzę, że przyprowadziłeś nas tutaj dzisiejszego wieczoru. To hear the promise that you are coming again. Abyśmy wszyscy mogli usłyszeć obietnicę, że na pewno przyjdziesz powrót. And I pray that you'll help each of us come to you just like we are. I modlę się, abyś pomógł nam przyjść do ciebie takimi, jakimi jesteśmy. Forgive our sins. Wybacz nam nasze grzechy. Give us your Holy Spirit. Daj nam Ducha Twojego. And I pray that we can look forward to that day when you will come. I Panie, modlę się o to, abyśmy mogli wyglądać tego dnia, kiedy Lord, ty powrócisz. We know this world is not going to last. Panie, my wiemy, że ten świat nie może przetrwać. We want to be ready for the world that will last forever. My chcemy być gotowi na taki czas, kiedy na świat, który będzie trwał na wieki. And so we pray you prepare us and we ask this in Jesus' name. Więc modlimy się, abyś nas przygotował teraz, i modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen.